To unikalne w skali regionu wydarzenie gromadzi już od lat rzeszę odwiedzających. Cieszy się też dużym zainteresowaniem wśród producentów i twórców. To, co wyróżnia naszą wystawę, to przede wszystkim transgraniczność, czyli współpraca na pograniczu polsko-czeskim, ale przede wszystkim też regionalizm produktów nie tylko spożywczych, ale wyrobów rękodzieła. W tym roku będą przeważały produkty spożywcze, sery, wędliny, pieczywo, także browar polski, jak i czeski, ten regionalny. Podczas wystawy odbędzie się konkurs na najciekawszy produkt karkonoski oraz karkonoski produkt spożywczy, a nagrodami będą jelonki karkonoskie. Swój przyjazd zapowiedziało już niemal 100 wystawców, jednak wciąż są jeszcze miejsca dla tych, którzy chcieliby zaprezentować swoją twórczość lub pochwalić się smakowitymi produktami spożywczymi. Dla każdego zainteresowanego znajdziemy miejsce. Zależy nam na tym, aby jak największe grono lokalnych przedsiębiorców, rzemiosła, produktów spożywczych, regionalnych znalazło się na tej wystawie. Uczestnictwo w wystawie to również możliwość rozreklamowania swoich wyrobów, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, a to za sprawą gości z wielu krajów. Zapisywać można się w siedzibie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, mieszczącej się w Jeleniej Górze przy ulicy 1 Maja 27.